O trzeciej fali epidemii od kilku dni mówi rząd, lekarze i eksperci epidemiologiczni. Już przywykliśmy do tego, że w poniedziałkowych i wtorkowych raportach liczby dotyczące zakażeń są niższe, a dopiero w środę pojawiają się wyniki lepiej oddające epidemiczną rzeczywistość. Jak pamiętamy, nieco ponad tydzień temu na naszym terenie odnotowano pierwszy w Polsce przypadek zakażenia afrykańską mutacją koronawirusa. Według ekspertów badających nieustannie zmieniający się patogen, aktualnie za zwyżkę zakażeń odpowiada u nas tak zwana mutacja brytyjska. W sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim po krótkim okresie poluzowania lockdownu znowu przywrócono wysoki reżim sanitarny, zamykając ledwie co uruchomione placówki kultury czy galerie handlowe. Najmłodsi uczniowie znowu przeszli na zdalne nauczanie. Dolegliwe zasady reżimu sanitarnego mogą dotknąć również nasz teren. Dlatego istotne jest respektowanie zasad dających nam szansę na uniknięcie zakażenia. Od soboty nie są już akceptowane przyłbice, szaliki czy chusty osłaniające nos i usta. Wciąż można nosić maseczki bawełniane. Specjaliści rekomendują jednak maski FFP2 czy N95. Tak zwane chirurgiczne maski również mogą być używane, ale w każdym przypadku należy pamiętać o należytym ich użytkowaniu. Kluczowe jest to, by zastosowana maseczka zakrywała usta i nos.